Jeszcze przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej na polach pomiędzy Sobinem a Polkowicami poszukiwacze wyciągali z ziemi łuski, części czołgów i dział, a nawet samolotu sanitarnego. Wojna pozostawiła tu wiele śladów. Potem z różnych stron do Sobina, wtedy niemieckiego Herbersdorf, zaczęli przyjeżdżać polscy osadnicy. Wybudowali tu swoją nową, małą ojczyznę. Od tego czasu minęło ponad 70 lat, a wspomnienia wciąż są żywe. Sobin to podpolkowicka wieś z kopalnianym szybem miedzi, nowymi osiedlami domków jednorodzinnych i zakładami strefy ekonomicznej w tle. Ale ponad 70 lat temu mieszkały tu niemieckie rodziny, których los także przesądziło zakończenie II wojny światowej. Zanim jednak powojenni zwycięzcy zaczęli swoje rządy, w lutym 1945 roku między Sobinem a Polkowicami toczyły się zacięte walki podczas tzw. operacji dolnośląskiej. Na tyle pamiętne, że w historii zapisały się pod nazwą Kocioł Sobiński. Doszło tam między innymi przede wszystkim do walk pomiędzy zgrupowaniem wojsk niemieckich z korpusu Grossdeutschland, w którego wchodziło w skład jednostki, to była dywizja polowa Luftwaffe, która się nazywała Hermann Göring, dywizja pancerno-spadochronowa. Dosyć specyficzna jednostka, połączenie jednostki lotniczej z pancerną. I tam właśnie oddział tej armii właśnie został otoczony przez Rosjan. I 9 lutego toczyły się walki i 10 zakończyły. Według różnych relacji na sobińskich polach znajduje się wiele pozostałości po tamtych wydarzeniach. Po wojnie rzekomo miało tam być sporo wozów pancernych, czołgów nawet. Nawet rzekomo miał być według niektórych relacji samolot, który gdzieś miał, ale trudno mi powiedzieć, bo nie dotarłem nigdy do zdjęć tego sprzętu, ale prawdopodobnie rzeczywiście był, bo sam znalazłem między innymi tam nakładki na gąsienice ciężkich wozów takich służących przeciwlotniczym właściwie. Polkowiczanin jest poszukiwaczem historycznych pamiątek. Znalazł w tym miejscu na przykład kilka łusek z nabojów do pistoletu sygnałowego, wyprodukowanego w 1944 roku. Ma też wiele innych znalezisk. A to są kolejne łuski, tym razem od pistoletu maszynowego PPS-43. O. Najpopularniejszy pistolet maszynowy używany przez Armię Radziecką. O początkach osadnictwa w Sobinie najlepiej opowiadają jego mieszkańcy. Okazją do tego było niedawne spotkanie z okazji 70-lecia przybycia pierwszych osadników do tej miejscowości. Z zachowanym dobytkiem, ale także bagażem wspomnień i obaw przed nową rzeczywistością przyjechali tutaj z Dulibów w ówczesnym powiecie Buczacz, obecnie na Ukrainie, a także z okolic Lubaczowa, Gorlic i Nowego Sącza. Od Gorlic z Regietowa przyjechaliśmy. To Gorlice to był powiat. O, to ileś tam 25 kilometrów było z Regietowa do Gorlic. To myśmy tak, jak żeśmy zaczęli wysiedlać nas, to z Regietowa na drugą wioskę nas wysiedlili, tam tydzień czasu żeśmy byli stamtąd przez Uście Gorlickie do Gorlic, pojechali w Gorlicach, żeśmy nie wiem czy tydzień, czy jak byli, do wagonów. Wagonami żeśmy jechali aż tu. Także my mieli duży wagon, bo myśmy mieli i konie, i krowy, także tak tego. No, gdzie niegdzie zatrzymywał się pociąg, bo trzeba było siana dla krów czy dla koni. No, przyjechaliśmy, wiem, to do Chocianowa, bo jak inaczej. W Chocianowie znowu tu na, kto miał konie i furmanki, przeładowali na wozy. No i na wozach, kto tego, no to przyjechaliśmy do Parchocina. A z Parchocina to do Szoronowa. W Szoronowie patrzyło się, gdzie jaka chałupa jest, no bo tak mówili, chałupa. No to myśmy tam, gdzie Szczepanowski tego, no to coś to, dom był bez okien, bez drzwi. Bo jeszcze do tego tak, za Buga prędzej przyjechali, to jeszcze co było, to wybierali nawet, nie? No a my już później, no to było tak skromnie, no bo jak to? No i pomału jakoś się osiedliliśmy. No i tak
I tak mieszkaliśmy. Później ja tu do szkoły chodziłam, tu do, w Szoronowie do szkoły, później do Jędrzechowa. 7 lat miałam, no to cóż tam dużo. No to jak na początku, Boże kochany, to straszne te domy były poburzone tak siak. Jeszcze wiem, że jak żeśmy krowy już większa była, krowy żeśmy paszli, to jeszcze różne były po wojnie, tam czołgi, nie czołgi, tam samolot był na leśniczówce, co nawet siadali jeszcze skrzydłami jeszcze tego, a tam było podminowany ten samolot był. To też, że nie wybuchło. Było ciężko, bo tutaj były poniszczone, no zniszczone gospodarstwo było zaniedbane. Jak to po wojnie, nie? Trzeba było okna naprawiać, dachy. No i co mogli, to robili, żeby zamieszkać święta Bożego Narodzenia. Było to narodzenie z jednej strony radosne, bo można było nogi wyprostować w łóżku. Już nie trzeba było na siedząco jechać, a jechaliśmy 6 tygodni, a 3 miesiące na placu, że tak powiem, w prymitywnych warunkach, bo to był szalas. Słoma, beleczki, wykopany dół i na tym swoim mieniu, jakie się miało, to się siedziało. To były jakieś kurtki, to były jakieś tam poduszki, to były jakieś pierzyny. Na tym się siedziało. Nie było możliwości, aby nogi wyprostować. Powojenne początki nowego życia w Sobinie bywały trudne, tak jak w innych miejscowościach na ziemiach odzyskanych. Spotkały się tu różne tradycje, kultury i zwyczaje. Z czasem jednak różnice zaczęły się zacierać. Rodziła się jedna nowa mała ojczyzna. Teraz i żenią się jedne z drugimi i już nie ma żadnej różnicy. O, aby tak dalej było.